Cześć, z tej strony Marta Potoczek z bloga Leniwa Niedziela. Słuchajcie, dzisiaj odcinek o tym, co zrobić, aby rośliny, kwiaty wytrzymały nam dłużej w wazonie. Możecie mieć kwiaty z własnego ogrodu, tak jak ja, a może je kupujecie. Dla wszystkich zasady są dokładnie takie same. Zapraszam na ten odcinek. Ja w moim ogrodzie, słuchajcie, uwielbiam ścinać kwiaty, dlatego mam ich tak dużo. Jak oglądacie mój ogród, to wiecie, że tutaj w tysiącach kwiaty są liczone. Jedna rzecz była z tyłu mojej głowy, kiedy ogród zakładałam. Kiedyś, kiedy kwiatów było mało, było mi strasznie szkoda ciąć je do wazonów. I z czasem pomyślałam sobie, jak to zrobić, żeby mi nie było szkoda. Posadzę ich bardzo, ale to bardzo dużo. I teraz jest ich tyle, że nigdy nie jest mi szkoda. Oprócz tego, że ścinam sobie kwiaty z rabat, mam też miejsca dedykowane tylko i wyłącznie pod kwiaty cięte. Jest takie miejsce zaraz za mną. Mam taką grządkę wzniesioną, w której na początku mam tulipany, a potem mam w nich dalie i czasami trochę kosmosów. I koło szklarni mam drugie miejsce, ogród z kwiatami ciętymi. Tam jest bardzo dużo roślin jednorocznych, które kwitną od samego początku sezonu i wszystkie przynosimy je do domu. Tam oczywiście najważniejsze są groszki pachnące, ale też mamy mnóstwo innych roślin, czyli są to orlaje, są to ostróżeczki, są to nagietki, habry bławatki, lwie paszcze, czegoż tam nie ma, co tam, jest tam bardzo dużo tych kwiatów. Natomiast mi chodzi o to, żeby móc cały czas przynosić kawałek ogrodu do domu, bo to jest największa przyjemność, kiedy kwiaty wyhodujemy od nasionka, a potem mogą zdobić nasze stoły, czy macie ich tak dużo, że można mieć je wszędzie, gdzie tylko zapragniecie. Oczywiście od takiej sytuacji, że idziecie do własnego ogrodu i będziecie te kwiaty ścinać. Kiedy najlepiej ścinać kwiaty? Najlepiej ścinać je albo bardzo wcześnie rano, albo ścinać je wieczorem i najlepiej, żeby było wtedy sucho, nie padał deszcz, bo one po prostu będą w lepszym stanie. Kiedy udajemy się ścinać te kwiaty, to słuchajcie, musicie pamiętać o tym, że ja wiem, że są takie piękne wizje, że pani chodzi z koszykiem takim na sucho i ścina do niego kwiaty. To nie jest dobry pomysł. To pięknie wygląda na filmach, natomiast najlepiej kwiaty ścinać prosto do wiaderka z wodą. Czyściuteńką wodą, czyściutkie wiaderko. Jeżeli używacie go wielokrotnie, to musi być umyte, czyściutka woda i z tym wiaderkiem przemieszczamy się i tnąc kwiaty od razu wkładamy je do tej wody, żeby ten czas pomiędzy ścięciem a wodą był jak najkrótszy. Słuchajcie, dzisiaj, jak widzicie, mam tutaj konkurencję, ptak śpiewa przepięknie. Kiedy idziemy ściąć nasze rośliny, mamy już oczywiście nasze czyste wiaderko z czystą wodą, chłodną wodą. Bierzemy sobie sekator. Ten sekator też dobrze by było, żeby był odkażony. Nie cieliśmy wczoraj jakichś różnych roślin, na których mogą być tam jakieś bakterie, więc też wyczyszczony. I ścinamy nasze kwiaty. W zależności od typu kwiatów będziemy ścinać je w różnej fazie. O tym powiem Wam kiedyś dokładnie. Teraz mamy tulipany, więc mogę Wam powiedzieć, że tulipany ścinamy w ten sposób, że sprawdzamy, żeby tylko w pąku był kolor i od tego momentu możemy już go ścinać. Im bardziej on będzie otwarty, też oczywiście ścinać go możemy, natomiast on trochę krócej nam w wazonie wytrzyma. Natomiast jeżeli weźmiemy taki w pąku, on w naszym wazonie się pięknie rozwinie, rozłoży, nie będzie też w żaden sposób uszkodzony, na przykład przez opady deszczu, także ten moment na ścięcie tulipana już jest świetny. Ale ja oczywiście jak chodzę po ogrodzie, to czasami ścinam takie, które widzę, że już tam mają przed sobą jakieś 3-4 dni. Jest tak dużo kwiatów, że mogę bez problemu te wazony potem wymienić.
Kiedy ścinamy rośliny, to warto oczyścić dolną część łodygi z liści. Bardzo istotne jest to, żeby w wazonie tych liści nie było, ale możemy to już zrobić na tym etapie, żeby mieć potem mniej pracy, bo nie będziemy od razu ich wsadzać do wazonu. Nie, nie, nie. Najpierw zrobimy coś, co nazywa się kondycjonowaniem. Ale najważniejsze jest to właśnie wtedy, kiedy ja sobie na przykład ścinam tulipany, po prostu oczyszczam tą dolną część łodygi z liści, bo ona zostawiona w wazonie będzie nam się rozkładała i ten czas tych kwiatów w wazonie będzie dużo krótszy. Tak włożone rośliny muszą się kondycjonować, co oznacza, że zostawiamy je, słuchajcie, na noc albo na dzień w miejscu, w którym nie ma słońca, w którym jest chłodno i one tam mają sobie postać minimum 4 godziny, mogą zostać sobie na noc. Ja bardzo często kwiaty tnę wieczorem, zostawiam sobie w takim miejscu, w którym wiem, że na pewno nie będzie słońca i one przez noc jeszcze się nawadniają. To jest niesamowicie ważny element, jego kiedyś nie stosowałam i rzeczywiście rośliny dużo lepiej potem i dużo dłużej wytrzymują nam w wazonie. Ja bardzo lubię dodawać jako dolną warstwę bukietów, słuchajcie, takie kawałki krzewów. Pęcherznica jest moją ulubioną, szczególnie ta aureola, chyba ona się nazywa, o takich jasnych, limonkowych liściach. I teraz, jeżeli tniemy fragmenty krzewów, które mają zdrewniałe końcówki, to też świetna porada będzie dotyczyła się lilaków, bo za chwilę będziecie chcieli na pewno przynosić naręcza, bzów, czyli lilaków do swoich domów, żeby mieć wszędzie ten cudowny zapach. I takie zdrewniałe końcówki warto jest naciąć, po prostu wzdłuż łodygi tniemy takim sekatorem i robimy taki X. I do tego ja, słuchajcie, jeszcze lubię zanurzyć samą tę końcówkę łodygi we wrzątku. Czyli wkładam na jakieś 30 sekund to wrzątku i potem już wkładam znowu do tej wody i do kondycjonowania. Dzięki temu te zdrewniałe łodygi będą w stanie dużo lepiej pobierać wodę, bo jest taka tendencja, że jak utniecie coś, co ma właśnie tą zdrewniałą końcówkę, że to nam po prostu klapnie. A w ten sposób, po pierwsze, rozcinając, zwiększamy powierzchnię, którą ta łodyga jest w stanie pobierać wodę, a jeszcze przez zanurzenie we wrzątku powodujemy, że ta woda też będzie lepiej do niej wnikała. W przypadku lilaków od razu już powiem Wam, że lilaki należy zbierać, kiedy są całkowicie rozwinięte kwiaty, kiedy one są złożone, raczej nie przetrwają Wam w wazonie. Tak co najmniej 3/4, a najlepiej 100% kwiatów, żeby było otwartych i wtedy robimy wszystkie te rzeczy, które powiedziałam przed chwilą i lilaki powinny Wam bez problemu w wazonie wytrzymać naprawdę dobrych kilka dni. Kiedy nasze rośliny nawodnią nam się przez te jakieś tam 4 godziny do całej nocy, rano możemy przystąpić do układania bukietów. W naszym wazonie szykujemy sobie świeżą wodę. Może być woda z kranu jak najbardziej. Ja do niej dodaję albo taką odżywkę dla roślin, możecie kupić je w kwiaciarniach, czy możecie sobie zamówić na Allegro, wrzucę Wam do takich oczywiście linka, ale możecie sobie też zrobić taką odżywkę sami. Ja na taki duży wazon sypię sobie łyżeczkę cukru, łyżeczkę octu, może być jabłkowy, może być spirytusowy i do tego dodaję parę kropel acze, czyli wybielacza po prostu na bazie chloru. I taki miks, słuchajcie, spowoduje, że dużo mniej będą nam się namnażały bakterie, to ten ocet i to acze, a jeżeli chodzi o cukier, to kwiaty będą pobierały go i będą po prostu dużo bardziej zadowolone. Jak już mamy przygotowany w ten sposób wazon, układamy sobie bukiet tak, jak nam się podoba. Ja bardzo lubię układać na samym dole właśnie takie wypełniacze, czyli element taki z liśćmi, potem może być jakaś gałązka z małymi kwiatkami, czyli to są takie kwiaty drugiego planu, a potem te kwiaty główne. W tym momencie to są oczywiście tulipany. Ja dzisiaj sobie dodałam na dole pęcherznicę, potem dodałam sobie kilka gałązek kaliny koralowej, a na koniec były tulipany. Także takie trzy elementy, ale fajnie ten zielony kolor wygląda taki limonkowy, a te delikatne kuleczki kaliny koralowej, a potem, wiecie, tulipany, taki już konkret, tak zwany, to się nazywa po angielsku bride, czyli taka panna młoda, taka prawdziwa beza i to są właśnie te kwiaty, czyli to będą tulipany, czy róże, czy piwonie, takie konkretne, które są tym elementem przykuwającym wzrok w naszej kompozycji. I jak już mamy taki bukiet, to możemy go sobie już spokojnie ustawić w domu, natomiast potem tę wodę najlepiej będzie zmieniać. Ja bardzo często, nawet nie dodając tych odżywek, po prostu wodę wymieniam codziennie, czyli wieczorem podchodzę, po prostu wkładam wąż ten od kranu i przelewam wodę, tak żeby po prostu cała się wypłukała i była świeża. To też jest bardzo dobry sposób. A jeżeli dodacie tą odżywkę, to mniej więcej co drugi dzień warto wodę wymienić. Tylko dla mnie to jest zawsze taki problem, że jak ten bukiet jest bardzo duży, to jak go wyjmuję, to on mi się troszeczkę zmienia, mi się to ułożenie. Także czasami po prostu już potem przelewam i z reguły te bukiety około 7 dni powinny Wam stać i pięknie wyglądać.
No dobra, chciałam wam jeszcze pokazać ten mój bukiet. Słuchajcie, bo ja tulipanów nie cięłam do wazonów. Normalnie to już bym miała pełny dom tulipanów zewsząd, ale było liczenie tulipanów. Jak ktoś jeszcze nie widział tego odcinka, to koniecznie zobaczcie. Liczyliśmy, czy wygrałam zakład i mam w ogrodzie więcej niż 1000 tulipanów. Okazało się, że tak. Jak nie widzieliście, to nie powiem wam ile, żeby nie psuć wam zabawy. Natomiast teraz już jest policzone i spokojnie mogę ścinać. Tutaj głównym tulipanem, który jest dominujący, to jest Angelic. To jest tulipan peoniowy. Wygląda po prostu pięknie, bo jest to tulipan pełny. Ja je uwielbiam w bukietach, naprawdę świetnie wyglądają. A dołożone mam tutaj jeszcze jakieś takie tulipany, nazwy których nie znam, one to są tulipany strzępiaste. Kupiłam je, słuchajcie, chyba z 7 lat temu i one ciągle jeszcze gdzieś tam na takiej jednej rabacie powtarzają. Naprawdę świetny mają ten kolor fioletowy. No i taki to jest w końcu mój pierwszy bukiet. Ja już się nie mogę doczekać kolejnych. Widzę, że już się szykują, słuchajcie, piwonie, już za chwilę będą czosnki, także tych bukietów będzie coraz więcej i więcej. No i oczywiście przede wszystkim czekam na moje groszki pachnące, bo to jest tak fantastycznie pachnąca roślina i uwielbiam mieć takie malutkie bukieciki. Wtedy robię je w takich po prostu słoiczkach, które rozstawiam po całym domu i mnóstwo takich malutkich bukiecików gdzieś tam u nas w domu się znajduje. Słuchajcie, mam nadzieję, że te porady wam się przydały i będzie wykorzystacie je do tego, żeby robić bukiety w swoich domach i napiszcie mi koniecznie w komentarzach, czy boicie się ciąć z rabat. Ja wiem, na Instagramie jak dostaję wiadomości, to zawsze się tak boję. Tak mi szkoda z tych rabat ciąć. Także nie bójcie się, dosadzajcie coraz więcej kwiatów. Ja uważam, że po prostu przynoszenie kwiatów z ogrodu i przenoszenie tego ogrodu właśnie do domu to jest fantastyczna sprawa. Jeżeli wideo wam się podobało, dajcie oczywiście kciuki w górę, nie zapomnijcie o zasubskrybowaniu kanału i wciśnięciu dzwonka, żeby dostawać powiadomienia o nowych wideo, które pojawiają się we wtorki o 9, w czwartki o 16 i w niedzielę o 9. Do zobaczenia w następnym odcinku.